PWSZ czeka na małych studentów. Ruszyła właśnie rekrutacja na Uniwersytet Dziecięcy. Jego popularność wśród suwalczan jest bardzo duża, a liczba miejsc ograniczona. Z zajęć mogą korzystać dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Wykłady i warsztaty z różnych dziedzin nauki i sztuki mają odbywać się w 3 grupach wiekowych. Chcemy pokazać i zainteresować ich nauką. Pokazać, że nauka to tak naprawdę zabawa. To na zajęciach dowiedzą się na przykład, dlaczego krew jest czerwona, dlaczego cytryna jest kwaśna, skąd pieniądze w bankomacie. Więc naprawdę na tysiące różnych pytań tego typu wykładowcy, czyli profesorowie, doktorzy, starają się im pomóc odpowiedzieć. Studenci oprócz nauki i zajęć praktycznych będą mieli też sporo tak potrzebnego im ruchu. Program obejmuje bowiem blok zajęć sportowo-rekreacyjnych. Te dzieci z doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę się nie nudzą. Naprawdę dla nich to są zajęcia atrakcyjne. Oni na przykład sami produkują żelki w laboratoriach naszych, prowadzą badania, więc to naprawdę jest nauka na najwyższym poziomie, dostosowana do potrzeb, czyli do tych możliwości 6, 8, 10 latków. Uniwersytet ma do zaoferowania około 80 miejsc. Zapełniają się w mgnieniu oka. Zjazdy jak co roku będą odbywać się raz bądź dwa razy w miesiącu. Studenci podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego otrzymają indeksy. Tych zajęć będzie około 15-16. Więc to jest potężna dawka wiedzy, możemy to tak określić. Uroczysta inauguracja 21 października. Ten uniwersytet rzeczywiście jest uniwersytetem. Te dzieci chodzą z indeksami. Po każdych zajęciach wykładowcy biorą podpis, ocenę. Na koniec otrzymują dyplomy, więc dla nich to też jest wielka frajda. W ciągu roku akademickiego odbędzie się 15 spotkań. Najczęściej w niedzielę, czasami w sobotę i niedzielę. Początek w październiku. Zakończenie w czerwcu przyszłego roku.